Ten film miał w ogóle nie powstać, ale to co potrafiłem, myślę, że zasługuje na uwiecznienie w formie materiału na YouTubie. No po prostu, co mogę więcej powiedzieć? 3 ikony shapeshiftery, 2 zwykłe shapeshiftery, w ogóle z niespodziewanych paczek. Wszystko zobaczycie zresztą sami. Ja jestem Przemówut, jeśli ktoś nie wie, i zapraszam do oglądania. Jakoś zdobyłem folder i zrobiłem tą paczkę teoretycznie nieopłacalną, tą 587+. Zobaczymy, przepraszam, 785+, to nawet lepiej. Ale coś mi się pomieszało, dobra, zobaczymy co wypadnie. Wiadomo, że tutaj będzie złota i jest walkout, bo mogłyby być same 8 piątki. Okej, jest Tony Cross, a w środku jakiś shapeshifter, okej. Chociaż folderkowo myślę, że okej. No i mam też pika 86+, może tutaj, też na głównym koncie. Wczoraj na Road to Glory był Maguire, to może tutaj, nie wiem, Pogba? Hello there. O, jest! Dobra! Figo! Okej! Ja go mam też na Road to Glory, jest naprawdę super, to jego wykończenie jest topowe. Ile jeszcze kosztuje? Ciągle 400 tysięcy, no to win! Mamy jeszcze codzienne logowanie, pamiętajcie, żeby robić właśnie te logowania, bo może akurat coś padnie, jak nie, no to macie foderki fajne, no myślę, że warto, przepalacie po prostu jedną brązową kartę i macie szansę na coś dobrego. Dwie paczki, bo jedna 81+, i druga, nie wiem, 3 razy 84+, chyba. Zobaczmy najpierw tą, no dobra, ekrany to też dobre. Myślałem, że może Mbappe, chociaż Mbappe już poniżej 100 tysięcy kosztuje, to w ogóle jest hit. Ale dobra, teraz mamy tą w teorii lepszą. Nie wiem, czy tutaj shapeshifter będzie w środku, czy już tu. Dobra, tutaj nie ma, ale jest walkout. Anglia, dobra. Niech będzie Arnold. Okej! Balak! 100 tysięcy, ja wiem, ale Bayern to Glory nadchodzi jeszcze mocniejszy. No idealna taka karta przecież na Bayern to Glory. Z dużym trudem, ale udało mi się wygrać 10 spotkań w pucharze, także mam paczkę 5x85+ i 10x85+. To daje łącznie na 15 kart 85+. Umówmy się, że tą 10x85+ otworzymy w ciemno z odsłanianiem. Moją drogą, jestem ciekaw, kiedy będzie powtarzalna paczka, ta jakby 10x85+, ale to chyba dopiero na footies, także jeszcze musimy poczekać. Dobra, ale już wracamy do rzeczywistości, to będzie Van Dijk! A czy w środku? Campbell! Okej, dzisiaj naprawdę sypią te ikony. Ja wiem, że to jest raczej foder, ale do kurde, i Figo grywalny, i Balak nawet dosyć grywalny, i Campbell jeszcze na dodatek, także no, tu muszę przyznać i jej, że chcą mnie zachęcić, żebym jeszcze grał w FIFA, bo już naprawdę chęci czasem brakuje, ale dobra, to już tą paczuszkę robimy w ciemno, czy nie, no to musi być walkout, co nie? Okej, Ruben Dias, czyli teoretycznie gorsza, ale zobaczymy w środku, jak to wygląda. Uhuhu! 2 shapeshiftery. Czekajcie. Okej. Kai Walker i El Nesyri. Kai Walker i El Nesyri. To już takie odsłanianko szybkie. Dużo opinii słyszałem o tym Kailu Walkerze, że nie wyrabia i w ogóle, że no, że różnie broni. Ale ja go potestuję dla was i sprawdzimy, jak on tam śmiga. No potestuję, no bo czemu by nie, jak już daje mi taką kartę, no to warto by było go potestować. Player pick 86+, powiem wam szczerze, chciałem zrobić paczkę 5x87+, znowu pomieszałem. Paczkę 85+ × 7, ale nie wiem, nie mogę jej zrobić, jakby już zrobiłem, więc nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, mamy pika duplikatę do klubu i tutaj... No, tym razem nie oddało, także Tomek Müller. Dobry Müller. Swoją drogą, dzisiaj content jest po prostu dramatycznie. Jedyne, co dodali do SBC, no to on łaczu. Karta teoretycznie fajna, ale jak spojrzymy na statystyki i na cenę, że około 50 tysięcy, to nie wiem, czy jest w ogóle sens go robić. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam. Mam jeszcze paczuchę TOC, no ja czuję do niej wielką odrazę, ale otwórzmy sobie ją. Bo może tym razem no coś ciekawszego wpadnie. Tylko nie to, co mówiąc, proszę. Jest zwykły TOC, to już w ogóle jest duży win. I Kimiś, 100 tysięcy.
Proszę państwa, w końcu paczka TOC oddała. Ej, ej, ej. Zawsze trafiają karty 15 koła warte, teraz kimś za 100 koła, no to już jest duży win. Znowu mam paczkę TOC, ale tym razem niewymienną za 40 ukończonych wyzwań o Kamavingę. Jeszcze 10 i będę miał paczkę zmiennokształtnego i właśnie całość, czyli Kamavingę też zrobionego. Ale to już za chwilkę, dosłownie za chwilkę, jak to zrobię. Także najpierw ta paczka TOC. Tych 80 plus nawet wam nie pokazuję, bo chyba sensownie by było nawet robić piki 82 plus. Tam jest szansa na coś dobrego. A te paczki to na ledwo ekrany tu dają. Ale może paczka, dobra, jest zwykły TOCik. Trancaś po Cabella, no dobra. Chociaż tyle, że foder 9-1. Teraz na rynku, no dobra, 20 koła. Na paczkę zmiennokształtnego i Kamavingę musiałem wydać praktycznie całe pieniądze zaoszczędzone, czy tam ciężko zarobione, jak zwał, tak zwał, za mojego Kimisia, także mam już Kamavingę. Karta jeden z lepszych elo moim zdaniem w grze, ale nie wiem, czy mi w składzie wygryzie Davisa. Davis ma tyle przewagę, że ma 5 sztuczek i po prostu lubię tego zawodnika, to też jest duży jego plus. No nie wiem, pomyślę, jak mi jakoś zgra, może to wtedy wrzucę. Ale na razie mam też 7 paczek 80 plus, to nawet wam nie pokazuję, bo to bez sensu pokazywać braki ekranu, więc od razu przejdziemy do paczki zmiennokształtnego, zobaczmy. Ej, to jest premium, więc nic dobrego nie może być, no właśnie. Becker, no foderek, spoko i tyle. Chociaż niby 100 tysięcy jeszcze kosztuje. Jakby go tak potestować... Ma zmianę pozycji SPD, jakbym go tak w grze zamieniał z De Jongiem. De Jong na SPD, a Becker na SO. No coś można pokombinować. Layer pickiem 8-6 plus, nigdy nie pogardzę, nawet jeśli muszę Linksa przepalić. Ale żegnamy go po to, żeby trafić coś dobrego. Zróbmy może tym razem z odsłanianiem. Ja wiem, że ten pick jest jaki jest, ale... To niezłe odsłanianie zrobiłem. Wiem, że jest Roussillon. Świetnie to rozmieściłem. Jest Roussillon i jeszcze jest jakiś shapeshifter. Także nawet jak tutaj ten shapeshifter się okaże jakimś słabszym, no to mamy Roussillon do pierwszego składu. Czekajcie. Okej, Pepe. No to mamy Roussillon. No to może zasługiwać do faila roku kolejnego. Ale mamy Roussillon. Ile kosztuje? Uj, jaki tani, ale szczerze on wygląda super. A że ja na Road to Glory na prawej obronie gram trochę z przymusu Kimisiem, no to chyba ten Roussillon będzie jednak lepszy na prawą obronę. Jeszcze się zgra z Martialem. No co mam powiedzieć, kolejny win. Nie byłbym sobą, gdybym na sam koniec dla sprawdzenia dropów nie zrobił dwóch pików 82 plus. Chciałbym więcej, ale no już wszystkie karty i końce poszły na te paczki 80 plus. Także musimy się zadowolić dwoma pikami. No i proszę bardzo, jeden pik 82 plus lepiej oddał niż powiedzmy 50 paczek 80 plus. Tam w ogóle ledwo ekrany lecą, nie polecam ogólnie robić, chyba że chcecie Kamavingę. No to wtedy tak, a zobaczmy jeszcze drugiego pika. No i proszę, nie mogę narzekać. Jeśli chodzi o content wtorkowy, no to tutaj mam wiele do zarzucenia dla EA, ale na trafę narzekać nie mogę. Figo, który naprawdę jest super kartą, Balaka też testowałem, jeszcze bez brameczki, ale to nie szkodzi. Do tego kogo my jeszcze trafiliśmy? Może tutaj wrzucę ich od razu do składu. Na pewno był Walker, który wygląda kosmicznie, ale słyszałem o nim różne, naprawdę różne opinie. Tutaj też był Becker i jeszcze Kamavinga. Okej, to wrzucimy sobie ich wszystkich. Za chwilę pomyślę, jak ich tu wkomponować. Jeszcze mamy Balaka, może Balaka bym nawet potestował. Balak, Kamavinga, Walker, okej. Powiem szczerze, może Walker nie być dobrym bramkarzem, ale gorszym od Schmeichela chyba nie będzie. Jakoś nie mam zaufania do tego duńskiego goalkeepera. Do tego tutaj tego Beckera, czy jest w ogóle sens wrzucać, czy lepiej zrobić coś w stylu, że... czekajcie, bo jeszcze tutaj był, o, Vania SP, ale w grze zamieniać De Jonga z Vanią pozycjami, czyli Vania SO, a SP De Jong. Tutaj oczywiście jeszcze będzie Gavi z zadań, ale jeszcze go nie zrobiłem, także no składzik się szykuje fajny. Mam naprawdę dużo opcji tutaj do rotacji, więc na to narzekać nie mogę, ale za to mogę się z wami już pożegnać, także dzięki za oglądanie, zostawcie proszę łapeczkę w górę, no i jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.
drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I